chodziki. Temat bardzo kontrowersyjny, ale spróbujemy się z nim zmierzyć. Używać, nie używać. Na co zwracać uwagę? Na rynku dostępnych jest wiele modeli chodzików. Jedne z pulpitami edukacyjnymi, drugie w kształcie auta, jeszcze inne z funkcją kołyski. Lekarze jednak ostrzegają, by nie używać chodzika jako pomocy w nauce chodzenia. Jeśli dziecko nie stawia jeszcze samodzielnie kroków, to oznacza to, że jego stawy nie są jeszcze w pełni na to gotowe. Ale jeśli maluch zaczął już przygodę z chodzeniem i jest go wszędzie pełno, a do tego nie może nawet na krok odejść od mamy, chodzik może się przydać. Nie wolno pozostawiać dziecka w chodziku zbyt długo ze względu na obciążenie kręgosłupa i jego stawów, to jasne, ale kiedy mama gotuje obiad, sprząta lub na przykład musi otworzyć drzwi albo zwyczajnie wyjść do toalety, wsadzenie malucha do chodzika na kilka czy kilkanaście minut nie powinno wyrządzić mu krzywdy. Lepiej, jeśli maluch będzie w chodziku, niż miałby w tym czasie spaść, uderzyć się czy oblać ciepłą herbatą. A więc nasze zdanie. Chodzik tylko na kilka minut. A wy co o tym sądzicie? Co myślicie na ten temat? Czekamy na opinie i komentarze.